Patrz, zobacz, tańczy! Tańczy twoja Talita, skacze! Talita kół! Kogo robimy sobie? Córkę Jaira. Córkę Jaira. A co się z nim stało, pamiętasz? Umarła. Tak? Umarła, dobrze. No, umarła. I co tatuś zrobił, jak ona umarła? Pogrzebał ją? Nie. A co zrobił? Jezus się uzdrowił, powiedział Talita kum. Talita kum. Dziewczynko, wstań, tak? I uzdrowił. Ale tatuś najpierw musiał poprosić Pana Jezusa, prawda? Pójść i poprosić. I to jest Ewangelia z niedzieli. Teraz będzie w niedzielę Ewangelia o tym wspaniałym wskrzeszeniu, przywróceniu do życia właśnie córki Jaira. No i my chcemy się przygotować do tej Ewangelii. W związku z tym robimy kukiełkę. Kukiełka. Robimy naszą Talitę. Kukiełkę. Przeczytamy sobie najpierw Ewangelię, co, Aureluś? Tak. I wtedy będzie nam łatwiej się skupić na pracy. To posłuchaj. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść ze sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął ze sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum. Talita kum. To znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział. Polecił, aby jej dano jeść, bo była głodna. No i my właśnie zrobimy sobie teraz Talitę, a potem porozmawiamy o uzdrowieniach w naszej rodzinie, jak Pan Jezus nas uzdrawia. Dobrze, Aurelko? Tak. I co zrobiła dziewczynka? Stała! Stała i zaczęła... Piekła! No już ci daję, już ci daję, uwaga! Hop.
Talinka co? Przypomina ci się coś, Arelkuś? Jak Jezus mnie uzdrowił. Tak? A na co byłaś chora? Na kaszel. Taki duszący był, wiesz? Ale każdego wieczoru kaszlałaś, dusiłaś. W nocy, w dzień. I nic nie działało, żadne lekarstwa. Pani lekarka powiedziała, że wszelkie takie ambulatoryjne metody już zawiodły, że będziesz musiała do szpitala pójść, żeby zdiagnozować ten kaszel. O nie, nie do szpitala! Wtedy tata i mama zaczęli się mocno z całego serca za ciebie modlić. Ach, Jezu! No i pewnego wieczoru zasnęłaś już bez kaszlu. I tak mi stało do dzisiaj. Jeśli się wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa!